Marshall 17023 Angel Data, expect approach time 32, approach button 15. 404 Marshall Moms 17023 Angel Data, button 15, push time 22, number 331, open to 3001. 402, expected approach time. Witajcie. Kolejny dzień na wykopie. Pracujemy sobie i mam nadzieję, że dzisiaj coś nowego znajdziemy, ponieważ to stanowisko staje się coraz bardziej poważne. Nie, no Franek, coś ty tam znalazł. Zobaczcie. Dzień, Franek, już masz zakaz machania łopatą. Dokładnie. No ale efektywnie. Franek machnął łopatą. Zobaczcie, co wyszło z profilu. Urna calutka. Ja jego. Żeśmy się kurka wodna wtopili tutaj. Miało być po wierzchu. Słuchajcie, naprawdę wtopiliśmy tutaj, bo to miało być zniszczone cmentarzysko. Pamiętacie, poprzednim odcinku opowiadałem, że wszystko jest zniszczone na powierzchni. Nie, pod powierzchnią też są. Tu jest kilka w ogóle warstw tych urn. Patrzcie, tutaj mamy profil. I z góry mamy troszeczkę humusku. Tak. Troszeczkę delikatnie, jakiś zmurszałek ten, chyba korzeń nad tym, widzicie? Tak. Tu nic się nie rysowało w ogóle. Jajeko. No masakra. Franek, co my teraz robimy, Franuś? Ja nie wiem, co my zrobimy. Tu jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Tutaj tak, te worki co leżą, to przykrywają kolejne urny. Tutaj ten piaseczek też jest na urnie. Tam jest ta moja. Myślałem, że jest super, ale kurde, to co Franuś teraz znalazł, to... Franuś, przeproś. Przepraszam. Trzeba całkowicie zmienić metodykę badań w takim razie tutaj, bo myśmy myśleli, że to będzie taki typowo ratowniczy. Pozbieramy trochę kości i rozwalonych, już totalnie zniszczonych urn, a tu się okazuje, że mamy naprawdę laleczkę stanowiska. I tak kolejnego dnia okazało się, że przed nami jest naprawdę kupa roboty. Tu patrzcie, tutaj jest jedna Franka urenka, a tutaj Franio znalazł drugą urenkę. Franio, jesteś dumny? No jeszcze jak, a jaki zachwycony. Dumny z siebie. Dumny z Polski. Z Olafa. Bo to on mi doczyścił, żeby nie było. Także współpraca czyni cuda, jak widać. Garba. Wyborcze. Czy jest urna? Widzicie, tak głęboko. A tutaj wystaje coś metalowego, to nam dzwonimy od dłuższego czasu. Widzicie, wygląda jak bodziec od ostrogi, ale może się mylimy. Mogę zażartować? Możesz. A to nie jest zawias od drzwi? Duchaty. To, żeś sobie pożartował, dobra, wyciągamy dalej. Ale tu jak ciągle widzę też pojedynczego basiora tu lata. Jest cała. Urny, wykopy, a jeszcze burza, żeby było ciekawiej, widzicie? Właśnie idzie i teraz wszyscy się pakują. Franek, a czy ty w trybie sport polatać? No mówiłem, że chcesz. Bardziej zwrotu sobie polatać. Lepszy kapotaż wyjdzie. Number 331, open to 3001. Rozpoczynamy kolejny dzień. Rozpoczynamy kolejne wykopy. Franciszek został dzisiaj sierżantem i dowodzi głównie swoim bratem. Posłuchajcie, jak ze sobą rozmawiają. Wiktor, linkę bierzesz i tyczymy. Szeregowy. Łata odmierzasz, ile tutaj przekładasz, kładziesz. Jak szeregowy ma zeza, to szeregowy używa miarki i sznurka. Co jest? Do roboty! Wojsko czy przedszkole? I tak całe dnie nam upływają na takim grabelkowaniu. Żeby potem zrobić jedno zdjęcie i wszystko rozwalić. Zupełnie jak dzieci na plaży. Ale tego wymaga metodyka badań archeologicznych, moi drodzy. Metodyka. A tutaj jest kolejny ciekawy grób. Pod nim jest postawiona taka stella jakby. Czyli na tym... najwęższym boku jest, był postawiony kamień, czyli on był tak no, praktycznie w pionie kiedyś. Ktoś tu postawił przyblóg ten ciężki głaz i oznaczył tym pochówek. Trochę jak my dzisiaj nagrobkami. No i taka pozostałość na szczycie wydmy właśnie po obecności tych gotów. Prawdopodobnie to jest nacięcie wykonane przez człowieka.
geolodzy twierdzą, że nie jest ono naturalne. Oj, patrzcie, tutaj też mamy przecięcie, widzicie? Na krzyż. Ktoś ten kamień pooznaczał. To coś miało kiedyś, dawno, dawno temu znaczyć. Ale już chyba tego nie rozkodujemy, nie dowiemy się. W każdym razie jest to zabytek archeologiczny. Wykopuję urnę. Mamy pomocnika. Ona miała uszy. Tu jest jedno. O kurde, ale ona będzie piękna. To są uszy. Rzeczywiście. Tak. Nie zauważyłem. Ma uszy. Mateusz! Ucha są! Ty wykopałeś tą urnę? No. Tam podkopałem. To sobie są kamienie? Jest. Te patyki też, czy patyki powywalać? Ale sprawdź, czy na pewno to są patyki. Są patyki. Dobra, ja trzymam. Tu z tej strony jeszcze. No dobrze, dobrze. To po to, żeby ta urna podczas podejmowania się nam nie rozpadła. Taczka załadowana, mówisz? No i co, wywalamy piach. A tutaj Mateusz ma swój wspaniały grób. Dwa groby. Dwa groby właściwie. To jest jeden grób, kopany grób. I tutaj mamy, widać te prochy ze stosu ciała opalnego, widzicie? O, to będzie ładna urna. Może ją zostawimy dla telewizji. A kiedy przyjeżdża? W środę. Co nie? O, ale jest jak chlebek, Olaf, co? Urna słodka jak chlebek. Lalunia. Frank. Mamy całą urnę. Grupa numer 22. Kolek. Przytrzymaj ci może. No weź postaw. Wikol ma to wzmocnić teoretycznie, żeby to się nie kruszyło i nie sypało. Bo tutaj z brzuszca się odszczepują takie powierzchniowe fragmenty. Żeby nam to się nie posypało. A wikol potem można zmyć. Jeszcze. Wy stójcie w miejscu, wy się nie ruszacie. Czemu to służy? Na podstawie tych zdjęć zostanie zrobiony model 3D tej urny. Mateusz wykonuje serię zdjęć, one będą wrzucane do programu. No i powstanie z tego taka chmura punktów, która stworzy obraz trójwymiarowy tego naczynia. Co macie? Fibula? W tej spaleniźnie? Jest, rzeczywiście. Widzę. Ty, ale co to jest? To jest klanga czy fibula? To jest fibula.
No gdzie no? Fibula? Tak, to jest pewnie, że fibula. Taka duża, wielka. Ale wielka, odwrócona. Leży, dołem plecami. Do góry leży. Zwykła fibula. Sam jesteś zwykła fibula. Potwierdzam, Danek jest zwykłą fibulą. O, dobra. Mam ją w kadrze, także. Odwróć. Ładna. A obróć ją jeszcze raz. Aha. Fibuleczka. No. Kolejna fibula wyszła. I to znowu z tego popielnika? No, z tego samego miejsca. Tam, gdzie te kości są wszystkie. Identyczne. Ten sam typ, tylko że... Tylko malutka. Mniejszy. Piękne też. Oddzielnie, Natalia, nie? O, widzicie, to jest właśnie wychodnia fibul. I tam są jeszcze fibule. Już dwie wyszły, będzie pewnie trzecia. Natalia je wylosowała. A czy powinny być jeszcze dwie fibule? Bo mamy dwie różne. Mi się wydaje, że jeszcze dwie fibule. Czy Darek situje kości? Mateusz, o, używa słonika, ale zapomniałeś go pocałować w trąbkę. Ja już go całowałem wcześniej. Aha. O, jest fibula! Weź pędzelek, pędzelek. Pędzelkiem. Ta duża. Aaaa, Darek. Przepiękne. Jest. Nie ma szpilka. Szpilę? Ma szpilę. No i szpilę. Dobra. Natalia? I sprężynę też. Kolejna fibula. Trzecia? Trzecia. Trzecia. Piękna. Nie, bo ci się okupi. Grupa 8, 128, kultura wielbarska, faza B2C1. Czyli gdzieś końcówka drugiego wieku, początek trzeciego. Znalazłeś urnę? Chyba tak. Kolejna? Nie cała, tylko już nie cała, cała, tylko że popękana, nie? Ale malutka. Taka malutka urenka. O kurde. Tak, ucho. A to jest przystawka? Nie. Kurde. Jest, ale fajna będzie. Tutaj mamy także oddział przedszkolny. Tak, tutaj Michał go reprezentuje. Michał, dobrze ci idzie kopanie dzisiaj? Mhm. I masz w razie czego słonika, który cię ochroni. Tak właśnie wygląda przygoda z archeologią wakacyjną. No nie tylko prowadzimy badania naukowe, ale też mamy dużo młodych ludzi. Pan profesor doktor habilitowany Michał prowadzi tutaj własny alternatywny wykop archeologiczny. Panie profesorze, jak sukcesy? Dobrze. O, i widzicie tutaj z Michałem razem eksplorujemy taki właśnie grób, gdzie są przepalone kości ludzkie. To jest strasznie żmudna praca. Normalnie trzeba się zachowywać, jakby się grało w bierki. Bo te kości są tu na jednej takiej kupce. Ktoś wykopał rękami dziurę.
i sobie te kostki powrzucą. I teraz trzeba to tak oczyścić lancetem i pędzelkiem, żeby to odsłonić. A żeby to odsłonić, te kości są kruchutkie, one się łamią po prostu jak patyczki. O, tutaj mam jakiś większy kawałek kości. Ten człowiek się niezbyt dobrze spalił na stosie. Ciekawe, czy z tymi spaleniami na stosie prawdopodobnie to jest tak jak dzisiaj. Jak ktoś miał niezbyt zasobny portfel, to nie stać go było na tyle dobrego drewna, jakiegoś mistrza ceremonii, który umiał to robić, bo to, żeby skremować człowieka, to też trzeba umieć. No i tutaj z tego człowieka stosunkowo dużo zostało. Są takie groby, gdzie zostało z nich bardzo mało tych kości. Jak widzicie, efekty są. I to cmentarzysko jest takie bardzo nietypowe, ponieważ właściwie, tak jak archeolodzy mówią, że szukają obiektów, czyli takich przebarwień w ziemi, no i po nich schodzą na dół i tam znajdują coś, to jest poważny problem, ponieważ te urny właściwie nie manifestują się na powierzchni. Dopiero jak się dokopie do wylewu, no to już wiemy, że mamy do czynienia z urną, ale wcześniej nic po prostu nie widać. No totalnie nic. I dlatego też no, musimy wszystko tutaj przekopać. Przekopać do tak zwanego calca, czyli do tej warstwy, gdzie niczego nie ma. I teraz wyobraźcie sobie, że w to stanowisko trafiliby goście z wykrywaczami, którzy nie odróżniliby na pewno przepalonych kości ludzkich, nie skojarzyliby, że kamienie polne leżące na szczycie wydmy to coś takiego no dziwnego, nienaturalnego i wykopaliby sporo różnego takiego, no, że tak powiem, luźno rozrzuconego materiału, czyli tych tam fibulek poprzepalanych, porozrzucanych tutaj ze zniszczenia tego stanowiska i tyle by właściwie z tego wynikło, kochani. Także niektóre rzeczy powinni jednak robić archeolodzy, a pasjonaci poszukiwań niech lepiej zajmą się jakąś tam drugą czy pierwszą wojną światową, czy wojnami napoleońskimi, bo tam niewiele krzywdy historii mogą zrobić, a tutaj mogą wyrządzić totalne szkody. I dlatego też uważam, że tym takim dyskusji, sporze pomiędzy archeologami a poszukiwaczami, tak naprawdę poszukiwacze powinni zrozumieć, że po coś jednak idziemy na te studia, studiujemy te 5 lat, potem robimy 12 miesięcy staży zawodowych, żeby właśnie móc to robić odpowiedzialnie, badać historię człowieka. To nie jest nasza rozgrywka niedzielna, że sobie lecimy, będzie fajnie, kurde, będzie taki, kurczę, dreszczyk, tylko my tutaj wykonujemy nasz zawód. Każdy ma jakiś zawód i tak jak się mówi na poszukiwaczy, czasami archeolog amator, prawda? Słuchajcie, nie ma chirurgów amatorów, prawda? Więc bardzo bym prosił, żeby też nikt nie bawił się w archeologa amatora. To jest taka moja prośba przy okazji tych wykopalisk. Lecimy dalej. Oj, oj, oj. Myszka gotka. Ha, ha. No i do domu. Przechodzimy teraz po wyczyszczonej już podłodze. Sprawdzamy, co tu jest wykrywaczem, co tu w trawie piszczy. I patrzcie, to już wiem. O. Ładny kolorek. Fibuleczka? Ja obstawiam, że fibulka. A wy co myślicie? Jest na pewno pochówek, jak widać kości ludzkie. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Jak będziemy cieli ten obiekt, to wtedy wyjmiemy. O, widzicie? I to jest taka jama, w której ktoś zakopał prochy człowieka. Grób 32 nazwaliśmy ją, bo tak uznaliśmy za stosowne. I widzicie, o tutaj widzimy taka płytka jameczka, ktoś wykopał pewnie ręką dosłownie dziurę i powrzucał tej prochy człowieka. I tam po drugiej stronie, bo cieliśmy to profilowo, także mamy jeszcze drugą stronę tego obiektu, jest tam coś metalowego, dzwoni, kolorowe, ładne. Zobaczymy, co to będzie. Za chwilę wybieramy drugą połówkę tego obiektu. Widzicie to tutaj? To jest właśnie ten przedmiot, który tutaj leży. Musimy się do niego dokopać, wybierając ten obiekt. O, tutaj mamy. Tutaj mamy kupę kości czaszki. Słuchajcie, te kości już zostały przemieszane w momencie, kiedy były wrzucane tutaj do tej jamy, ponieważ zostały pozbierane ze stosu, który się wypalił. Więc tutaj nie ma spytni. O, o już się rusza. O, widzicie? To jest przepalone. A to jest grobu. Wybieramy grób do końca. Jest powiedziane, że tu jeszcze nikt niczego nie ma, bo powinno coś raczej jeszcze być. Ale może nie pozbierali z tego... Przęślik. Ale widzicie? To jest przęślik. Wiktor, kolejna metryczka. Kobieta. Raczej kobieta, bo kobiety z takimi rzeczami właśnie chowano. Także po wyposażeniu, po tym przęśliku możemy już domniemywać, że była to pewnie kobieta tutaj złożona. W takim biedniutkim grobku, po prostu, który był wykopaną jamą w ziemi, jej prochy zostały wsypane i też wyposażenie grobowe, ten przęśnik był bardziej odporny na wysokie temperatury w tym stosie, pewnie dlatego ocalał. Widzicie? Tyle zostało po człowieku.
dwa przedmiociki i trochę takich przepalonych kości. To wszystko było w tej jamce. Coś tu się... Coś tu się brązem zamieniło. Kurczę, zobacz. Jest. Fibula. I to też taka... Ale mocno, taka, mocno przetopiona. No ale jest, widać to tutaj. No i kolejny taki grób. Tutaj też popioły. Wrzucono wszystko razem, nie? Całą spaliznę, cały stos wrzucono, co tam wygrabili. I patrzcie, widzicie, to jest fibula, tyle. No po konserwacji będzie wyglądała lepiej, ale ten ogień jej nie służył. Tutaj jeszcze drzewo nad tym wyrosło kiedyś. O, widzicie? Jama grobowa i tu będą kolejne przedmioty. Pewnie przetopione mocno. Dobrze mówię? No mogą być, zobaczymy. A tutaj o. Przesiewamy i co? I wychodzą takie przetopione jakieś fragmenty. Nie tylko kości, ale też przedmioty, które były przy tym człowieku, jak go palili. O, tutaj widzicie? Są fragmenty, bardzo mocno przepalony ten akurat tutaj. O, widzicie? Tu jest na przykład smarczek. Taki miedziany. Widzicie? O, tak to się zachowało. O, mam kolejny. Janek? Kolejny wytopek? No, taki płaski. Stopiła się ładnie na tym stosie. Bo widzicie, tutaj mamy taką ćwiartkę tej jamy grobowej. No, nawet trochę mniej. Jedną dziesiątkę. O kurwa! Pokaż, co znalazłeś. Ja, on tego nie widział. Ja sreberko śliczne. To nie jest srebro, to nie jest srebro. To jest kość. To jest kość. Kości, kurwa. Albo z poroża. Ja pierdyle, Wiktor. Aż mi się nogi ugły. Ja pierdyle, Wiktor, aż żeś teraz pojechał. Ja pierdyle, nie wierzę w to. O mój Boże. Skandynawskie typowo, zobacz. Ja pierdolę. Coś dobrego podobno znalazłem. Lepsze niż z koloru. A że się nie spaliło. Dajcie pędzelek. Tam leży koło ciebie, Mateusz. To pięknie. Dobra, jeśli poczekasz, cię uspokoję chwilę, to sobie sponagrywasz, bo na razie to będzie wszędzie kurwa mać słychać. Cicho. Ja to puszczę. Ja nie mogę. Ale piękne, to jest niesamowite, no kurde. Cudak. To są takie rzeczy, jakie ja najbardziej lubię. Piękne. Ja. Ale cycor. To jest chyba to tak zwane szczęście. Cycor? Cycor, typowy cycor. Wyglądasz wtedy. O. I widzicie, i teraz profil jest pięknie wyczyszczony do dokumentacji. Tam za mną to czarne, to ten właśnie obiekt, z którego wychodzi tyle zabytków. No i za chwilę będziemy go dalej eksplorować. No dzwoni jak smok. Oj, 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 ale ładnie. Ale duża. O, ale fajnie. Nionika. Popkiewicz miał rację. Następna nionika. Zobaczymy zaraz, jest fest przepalona. Jest fest, trzeba uważać. Która cała obrośnięta grężpanem. No. Super. Ale grubaśno. Jakie konsylium się zebrało, zobaczcie. Wszyscy oglądają. Wszyscy święci. Fibule. Hello. I nikt nie pracuje. I teraz sobie wyobraźcie tę górkę, ten cmentarz w czasach, kiedy był użytkowany. Tutaj była goła wydma, taka może parę jakichś karłowatych sosenek sobie tutaj rosło, które były szczególnie twarde, ale tak ogólnie była to goła wydma, która była cała usiana kamieniami, które były poustawiane tutaj płasko, pionowo, były jakieś konstrukcje na pewno z tych kamieni, których teraz już nie widzimy, przynajmniej na razie. I to był właśnie ten cmentarz, który dzisiaj jest już cmentarzyskiem, czyli miejscem po cmentarzu. No i mamy tutaj do czynienia, zasadniczo teraz widzimy już trzy rodzaje pochówków. Pierwszy rodzaj pochówku to ten taki klasyczny w urnie. Szczątki ludzkie zostały zebrane ze stosu, wrzucone do urny i ta urna została zakopana i te urny sobie wykopujemy. To jest pierwszy rodzaj pochówku. Drugi rodzaj pochówku, że nikt się nie patyczkował, wziął te wszystkie popioły ze szczątkami ludzkimi, ozdobami, wszystkim i wrzucił do jednej dziury, tak jak tutaj. I potem trzeci rodzaj pochówku to kości zostały już przepłukane, to została wykopana dziurka i same te tylko przepalone kości zostały tam wrzucone do tego pochówku. Nie widzimy tutaj jeszcze pochówków takich typowych szkieletowych, które też były obecne w kulturze wielbarskiej.
No, może na nie trafimy, może nie. No na razie mamy same ciało palne, ale w tych trzech odmianach. No, tutaj mamy... I drugi przęślik. Grób 35 wybrany. O! Z drugim przęślikiem. Dwa przęśliki. A jakiś liczny, widzicie? Przęśliczek. No, widzicie, to są szczątki tego człowieka. Szczątki są naprawdę drobniutkie, cieniutka czaszeczka, widzicie? Dziewczynka. O, taka mniej więcej jak tutaj. Patrzcie, klamra od pasa. I to jeszcze bodziec chodzi, widzicie? Widzicie? Tu jest taki, to są kręgi z kręgosłupa. To była chyba kość udowa. A tu zobaczcie, między tymi kościami? Fragment fibuli. Widzicie? Mamy taką malutką fibulkę, czyli klamerka, fibulka, przęślik. I to są w tych szczątkach ludzkich wszędzie tutaj. Co? Jeszcze jeden? Jeszcze jeden, kolejny. Trzeci. Trzeci przęślik. I wszystkie, od największego do najmniejszego. A ten jest malutki. Ten już to jest prawie no, nieużytkowe właściwie. Nie? Szpila. Jest jeszcze jeden fragment. No, może będzie trzeci, może jest będzie cała. Kościana szpila. Trzeba dokładnie przejrzeć. Razem przemierzona z kośćmi ludzkimi, więc... O, zobacz, Wiktor. I w tych kościach ludzkich widzicie? Kość całkowicie nieludzka i z niej była po prostu zrobiona szpila. Grób dziewczynki. Słuchajcie, dziewczynki, my tak teraz mówimy, no ale wtedy tak naprawdę te dziewczynki to były już kobietami, miały nawet dzieci. Także nie do końca. A tutaj trwa odhumusowanie trzeciego ara z kolei. Najbiedniejszego do opłaty dali. No patrzcie, Mateusz trafi na duży kamień. I będzie kolejny grób. Ładny, duży. Wykop jest podczyszczany i co? I sprawdzimy to wykrywaczem. Także jest zdjęta warstwa taka mechaniczna humusu i zaraz będziemy schodzili w dół. Tutaj na pewno będzie coś fajnego, to obiecuję. Reszta sygnałów to taka jeszcze dalsza przyszłość. Co znalazłeś? Grzebień. O kurde, piękny. Mhm. Mateusz, zobacz. Macie pędzelek? Piękny grzebień. I tutaj w tym grobie. To jest dla mnie z tym. Chwila dla fotoreporterów. Widzicie, to jest ten obiekt, którym wyszedł ten grzebień. Ja tu wcześniej miałem sygnał, bo ten obiekt się pojawił, kiedy się wybierało te, o, tutaj dwa obiekty grobowe. To wyszedł ten w tym momencie na podłodze. Ktoś się go zadokumentuje, no i przetnie się profilowo i wyciągniemy te rzeczy, bo tutaj w dalszym ciągu sygnał oczywiście jest, nie uciekł nam. Jak pięknie dzwoni. Nawet wiem, jak to tnę profilowo, żeby to wyciągnąć. Tobie tam coś jeszcze wychodzi? Dobra. Jest zakładana linia cięcia. O, widzicie, sznureczkiem. I tak, przetniemy sobie na pół ten obiekcik. A ten, widzicie? Ha. Dobra, tniemy. Kości ludzkie wychodzą. A, tak możesz tutaj też wyciągać tą połówkę. Opisane, opisane. O, jest. Jest, 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 jest. Masz. Druga część grzebienia, miałem rację. Dobra, nie podważaj go, zostaw in situ, pędzelkiem już. Bo potrafisz tu. Pędzelek ma też drugi koniec, pamiętam. No właśnie. Słusznie. Widzicie, to jest druga część grzebienia. Wspaniale jest mieć rację to samo. To jest szkodnik dla uprawy. Bardzo niefajne. Nie ma to już jest szkodnikiem. Wiktor tutaj wspomina o owadach. Widzicie? I tu mamy ten grób. W dalszym ciągu jest tutaj sygnał. Jest wypreparowany już wspólnymi siłami.
Teraz robimy dokumentację tego grobu. Teraz Mateusz robi model fotogrametryczny. Gdzie ten grzebień? Ale tutaj jest jeszcze coś z metalu. I zaraz to pewnie wyjmiemy. No i patrzymy. Jest sygnał. Zaraz to będziemy wyjmować. Wreszcie. Zobaczcie, ile było zachodu, żeby tutaj zadokumentować ten grób i dopiero wyjąć ten przedmiot. Na spokojnie, bez nerwów. Trzeba to zrobić, żeby to miało jakiś sens. Żeby to było badaniami naukowymi, a nie wyrywaniem fantów z kontekstu. Widzicie tego słonika? Ten słonik pilnuje tutaj merytoryczności tych badań. No i teraz Janek przystępuje do eksploracji. Uwaga, wiesz co? Go najpierw pod ten... podetnij. On widzisz, jest w dwóch kawałkach. Mhm. Także wyciągnij ten jeden kawałek. Delikatnie. I zaraz podczep ten drugi. No. Mhm. Jest jeden kawałek tego grzebienia. Zaraz to złożymy do kupy. Wszystko. Aha. To jest drugi koniec jakby. I jest środek jeszcze. Widzisz? Jest przełamany w trzech częściach. Mhm. Tutaj widać tym ornamentem oczkowym takim zdobiony. Coś kojarzy, że ktoś tam był, dużo osób tam gadało. W sensie tam jest jeszcze... O, jest cały. Wyklei się. Wyklei się. Na wikołek. Cyku pyku, mamy wielbarski grzebyczek. Pewnie. O, jest, mamy. Jest. Pojawiło się tutaj. No to pędzelek. Fibulka. Piękna. Z tych samych? Nie. Nie, chyba nie. Weź skalpel, weź. No, weź skalpelikiem, im drobniej. Weź pójść po niej, zobacz tą kość, wyrzuć na bok. Nie, dobra, już, już nie. Masz zapinkę na pewno. Mhm, ale tak bokiem jest. Tak. Chyba będzie na tą stronę iść. Ale nie wejdzie w profil, nie na szczęście. I ją wypreparuj po prostu, nie? Nie wyciągaj jej. Preparuj. Odrzuć cały piasek. O, jak ładnie widać. Piękna będzie. Weź mniejszy pędzel, Janek. Masz. Też zrobimy jej dokumentację. Jest piękna, zobacz. Hmm? To wielbarska. Sprężynka. No, sprężynkę pięknie widać. Ta ludka jest piękna, nie naruszona w ogóle. Słabo, uwaga, bo się tobie ruszy. Piękna jest. Aha. I uwaga, bawimy się w bierki, wyciągamy figurę. Jeszcze dookoła. Uważaj na sprężynę z tyłu, nie? Znaczy na igłę. Głęboko siedzi. Myślę, że teraz już się ruszy. Ty delikatnie musisz? Tak. Palcami nawet, wiesz? O, metalem raczej na metal. Mhm. Idzie? No, a tutaj może jak tutaj. O, teraz pójdź już. A jest? Jest, prezenta i z igła jest wszystko. Tam masz łopatę, widzisz? Tam w tle trwa dyskusja. I figuleczka kolejna, typowa, taka wielbarska właśnie. Dobra. Piękna. Gratuluję, Janku. Janek, jest droga figula.
Słuchajcie, zwykle występowały parami, także myślę, że jest druga tutaj. Grzebień, fibula, jeszcze będzie pewnie jedna, taka sama, podejrzewam. O, widzicie, to mam teraz profilu ten grób. To jest taka płciutka jameczka, widzicie? I tutaj złożono szczątki ludzkie i ozdoby. Tam jest jeszcze jedna fibulka. Wiciu, pokaż, pokaż to. Wiciu, pokaż to, proszę cię. No pokaż, no. No zobacz. No pokaż, sztuczka. No pokaż. Co robią ci? Brawo, brawo. I Gabi jest zadowolona. A coś tam jeszcze jest metalowego? Tak. Tu coś jest najbardziej. A to wszystko nagrywa? Tak. Wszystkie wasze głupoty nagrywam. O nie. Teraz. Stało się. A cóż to jest? A to jest główka. O, ale przejść! Przejść! Faktycznie, no. Prześlik masz. Weź pędzlem. Nie łapami. Prześlik. Wspaniałe odkrycie. No a z tego się nitki obiło tak, że się kręciło? No i wtedy palcami trzeba było ją trzymać. Od, przepraszam, nie, tutaj było? No tak. Właśnie i to było tak. I to się tak. A nie, nie, tak czy się... to jest właśnie na krośnie? Nie wrzeciono. Mhm. I właśnie wyczesy. Nie wiem, teraz tak się robiło, że się tak to robiłam. To się jakaś księżniczka ukuła w palcach? Nie, to jest zupełnie co innego. Wyczesywało się takimi sztukami wełny, nakładało. Kobietka była. Kręciło, trzymało i się robiło nic. No. O Jezu, jak ci to wytłumaczyć? I wtedy taki wełnę. O, to zaczepiałeś. No. Surową wełnę. Surową, taką niezrobioną. No, taką. Ty to kręciłeś. Tak mniej więcej. Ha, i się z tego nitko robiło? Tak! Brawo, szóstka. Ale ja jestem mądry. I wtedy taką pętelkę wiązałeś, żeby ci się nie dalej nie robiło? Ciągniesz dalej, kręcisz, aż ci się skończy. A to nie jest takie trudne. Wszyscy teraz porządkują wykop, wszystko już się właściwie kończy, a my z Krzyśkiem, jeszcze za nami jedzie Darek z Leszkiem, postanowiliśmy wyskoczyć na wagary. Skoro już moje oko kierownika nie jest tam potrzebne, bo trzeba posprzątać gracki i zasypać wykopy, to na chwilę urwiemy się na lewiznę, na naszą ukochaną osadę. Zobaczymy, czy nam coś wyjdzie na osadzie. W końcu to ten sam okres wpływów rzymskich i jeszcze tam zahacza o wędrówki ludów. Zobaczymy, co znajdziemy tam. Takie ostatnie wyzwanie Actimela, ponieważ dla nas przygoda się tutaj kończy, więc chcemy ją skończyć w wielkim stylu. Zobaczymy, czy się uda. Trzymajcie za nas kciuki. Co tam, kopieta? Swoim fachowym okiem. Daje nam się kolor. Aha. No wygląda. Daj tam paluszkiem, zobacz poniżej. Już patrzę. To jest pod samym tu korzeniem. Trzeba wyciąć ten korzeń. Ja tam nic nie czuję, nic nie widzę. Widzę korzeń. Palec grzebalec, palec dłubalec. A zobacz, to idzie w głąb ziemi. No to jest całym drzewem macie to. O! No co, metal by to był? To jest metal. Puszko. Pręt. Miecz. Nie, to już jest luźne. To jest półokrągłe. I blacha. Widzisz, to jest to. Po prostu duży, 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 duży metal wali na kolor. Raczej nic to takiego nie jest, kurde starego. Weź to podważ po prostu i tyle. Teraz powinno ci wyjść. Duża, duża, duża jakaś blacha. Blacha jakaś. A to po leśnych, słuchajcie. To jest, widzicie? Śmieć. Chodzimy po osadzie. Krzysiek się nam gdzieś zapodział. Leszek, Darek szukają. No na razie wiecie. Jak sami widzieliście, są różne fałszywe alarmy. Mam nadzieję, że Krzysiek się znajdzie, bo niebawem trzeba będzie wrócić na wykop. A tymczasem no pochodzę sobie tutaj troszeczkę, co?
takie ledwo drgnięcie. Spróbujemy. Się trochę wkopałem, słuchajcie. Teraz zobaczymy. Dobra. Tu już nie ma. Zobaczcie, mam! Jest! Przepiękna fibulka, zobaczcie. Jest genialna. I słuchajcie, nie jest taka zwyczajna, że tak powiem. Słuchajcie, jednak powiem wam tyle. Ten wykrywacz Versa, to nie jest żadna reklama, Arku, nie obraź się, ale jest naprawdę... Słuchajcie, sięgnąłem to z co najmniej 40 centów, tą fibulkę. Sygnał był taki, słuchajcie, no... Równie dobrze mogło być cokolwiek. Także wam szczerze polecam ten wykrywacz. Bo moim zdaniem on jest porównywalny z Deusami. Naprawdę. O, Krzysiek się wreszcie znalazł. Znalazła. Co ty tam niesiesz? O kurde, grot włóczni. Ja cię nie mogę. Właśnie. Gratuluję, Krzysiek. Dziękuję bardzo. Gdzie znalazłeś? Tutaj. Aha, czyli tam, gdzie ja moją fibulkę. No, nie było was. A to, no to jest, słuchaj, to muszę cię zmartwić, że raczej jest od koniny z XIX wieku. Ale to, kochany, tak. No to szapoba. Tak. Jakiś oszczep włócznia, coś takiego. No, no. A ja tobie zaraz pokażę, co ja znalazłem. Da 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 da. Także jest grot włóczni. Wow. I jest, kurczę, fibulka, czyli mamy broń jazdowe. Pięknie. Normalnie ręce się trzęsą aż. I co? Byliśmy na wykopaliskach, uciekliśmy, zwagarowaliśmy, powiedzmy sobie szczerze, z zakopywania tych wszystkich wykopów i takich rzeczy, bo nas te wykrywacze strasznie ciągnęły do lasu. Powiem wam szczerze, że to zakończenie było bardzo fajne. Krzysiek, grot włóczni, ja fibulkę znalazłem, bo mam wreszcie wykrywacz na fibulki, Darek. Tak, niestety. I słuchajcie, do zobaczenia. Pozdrawiam z wykopalisk. To już był naprawdę ostatni odcinek z tych konkretnych wykopalisk, bo na pewno tutaj wrócimy, ale na pewno nie w przyszłym miesiącu, za jakiś czas. To do zobaczenia. Żegnamy was mniej więcej w tym samym składzie, w którym zaczynaliśmy tę przygodę.